Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Liczys.org. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Nie jest to jeszcze speedrun, dlatego że czekam na jakąś weryfikację konta tutaj, więc spokojnie sobie tutaj będziemy grać. Widzę, że chyba mam przeciwnika z Polski. No i sobie zagramy partię Obronę Nowoczesną z komentarzem. Więc tutaj D6. Widzę, że ktoś tutaj. No tak, to jest Polak, bo mi na czacie napisał. Zdziwiony. Zdziwiony, ale chyba zadowolony, że trafił. Przeciwnik ma 2567, bardzo wysoki ranking. Widzę, że na 3 minuty też pokaźnie, więc nie jest to chyba byle jaki zawodnik. Aż z ciekawości sprawdzę w nowym oknie. Niestety nie przedstawił się w swoim opisie. Gramy sobie na spokojnie. Na razie tak, jest posunięcie tutaj A6. Gramy sobie B5 z planem B4, z planem skoczek D7, goniec B7. Ok, jest posunięcie F3, tak się również gra. Wyprowadźmy skoczka, żeby już zaplanować sobie posunięcie C5, ale też chcę wstawić gońca na B7. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Na pewno będzie ostro, bo przeciwnik będzie zapewne planował grać takie posunięcia. Najpierw roszada, ok. Teraz pytanie, czy goniec B7 od razu? Myślę, że trzeba wyprowadzić figurę. Goniec B7. No zobaczymy, czy przeciwnik będzie grał te H4, G4. Jeżeli tak, to w pewnym momencie po prostu zagramy sobie posunięcie H6. Można też spróbować poprzez ruch E6, skoczek E7. Dużo jest dobrych opcji, ciekawych zresztą. No taki ruch jest również ciekawy, dlatego że po wybiciu wybijamy pionkiem, potem hetman C7, no ale E6 też by się przydało. No to są właśnie takie nowoczesne, niełatwe schematy do gry. No przeciwnik się długo zastanawia. Tak patrzę, że faktycznie sobie zaczął myśleć. Zobaczcie, jaki pokaźny ranking ma pan Szachuś. 2618 na 10 minut. Jak dla mnie to jest bardzo duży ranking. Ale to wynikało z tego, że ostatnie dwie partie grałem na takim znaku zapytania, więc się udało wygrać dwie partie i ten ranking bardzo szybko poleciał do góry. Za chwilę nastąpi pewnie weryfikacja, ale spokojnie. Bo przeciwnik długo myśli. Ciekawe. Król B1 zagrał, ok. Zastanawiam się, czy nie zagrać E6. Potem taki ruch, bicie, bicie, hetman D6 jakieś tutaj nastąpi. To chyba hetman E7. Dobra, chyba gramy sobie na razie spokojnie posunięcie E6, żeby wyprowadzić sobie tutaj skoczka na pole E7. Aczkolwiek nie muszę się z tym spieszyć, bo czekam na coś takiego jak właśnie H4. Dokładnie. Tutaj zagramy sobie posunięcie H6. Jeżeli będzie ruch H5, to G5, F4 może być pewnie, to jakieś wybicie, no będą już takie szachy kombinowane, zobaczymy. No właśnie, jest ruch G4, tutaj skoczka wstawimy sobie na E7, no i o roszadzie mogę zapomnieć, bo roszada tutaj będzie bardzo niebezpieczna. Skoczek H3, ok, i teraz mam w zanadrzu takie posunięcie jak C5, ruch C5 chyba zagrać trzeba. Tylko jeszcze się zastanawiam, czy taki ruch D5 nie będzie ciekawy. Może jeszcze zagrać wieża C8. Zagram wieżę C8 z planem C5, ewentualnie z planem D5, przepchanie i wtedy C5. To też może być ciekawe, tylko że ruch D5 niekoniecznie obliguje przeciwnika do tego, żeby zagrać. Aha, taki ruch został zagrany. Pytanie właśnie jest teraz takie: tutaj to tu, tutaj to tu. Nic się nie dzieje. Skoczek F4 nie jest chyba groźne. Taki ruch to tutaj. C5, bicie, bicie. I co wtedy? Zagram sobie tak. Chyba nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że nic się nie dzieje. Gramy C5. Odważnie. Sobie tutaj zagrajmy. Przeciwnik porzucił partię. Nie, nie porzucił. Może jakieś problemy ma z łączem. No dobrze, spokojnie sobie gramy. Przeciwnik myśli. No teraz tak, jeżeli będzie wybicie, wybicie i właduje mi się hetman na pole D6, to mam hetman C7. Jak się uda wymienić hetmany, to mamy bardzo dobrze. Tutaj cały czas muszę mieć w zanadrzu takie posunięcie. Znaczy to nie działa, bo tutaj jest nawet bicie, ale na przykład H5. Dobra, poszło bicie. Tutaj trzeba zbić pionkiem. Pilnujemy przy okazji pola D4. Goniec zaczął działać. Wydaje mi się, że jest dobrze. Jeżeli odejdzie hetman na przykład na pole F2.
O, albo skoczek. No właśnie, no to trzeba zagrać. Zaraz, hetman C7. Bicie tu, bicie tu, bicie tu, bicie tu. Szach. I tu mi wisi. Aczkolwiek mogę odejść. Ale nie, to wtedy dostaję tutaj mata. A to ciekawe. A to ciekawe, muszę przyznać, że naprawdę ciekawa chwila. Tutaj, naprawdę, i tu jest bicie. Bicie, bicie. No na to wygląda, że nie mogę zbić, bo tutaj dostanę nawet mata. Więc wydaje mi się, że C4. Jak tu, to wtedy tu. Dobra, C4. Gramy C4. A, to było sprytne, muszę przyznać, że tutaj przeciwnik popisał się fajnym sprytem. Oczywiście, jak wejdzie tutaj skoczek, nie, tu na E5 nie może, co ja gadam. Jak tutaj, to tutaj. No i wymiana hetmanów wtedy nastąpi. To na to pójdę oczywiście. Bez problemu. O C4. Ten skoczek musi gdzieś odejść. I on tutaj nie, chyba nie podziała. No właśnie. I teraz zagramy hetman C7. Jeżeli tak, to skoczek. Tutaj się wszystko trzyma. Hetman C7. Schodzimy z tej artylerii tutaj, ze strony przeciwnika. I mamy szansę. Oczywiście jest taki ruch jak goniec na D4. Nie ma, on się przestraszył chyba tego ruchu. Okej, to jest ciekawe, muszę się zastanowić nad tym posunięciem. Skoczek C5 też jest ciekawy. Nie, nie jest ciekawe, bo tu i tu jest bicie. Tutaj trzeba grać. Skoczek E5, od razu gramy. Skoczek E5, bo zawsze mamy opcję przerzutu skoczka na C6. Moim też celem jest zagranie. O, zagrał nawet w ten sposób, nie bał się. Nie bał się w ten sposób. Skoczek broni tutaj. To chyba jest jego dobry wybór. Skoczek C6. Pilnujemy tutaj. Oczywiście jest taki ruch. O, nawet taki ruch jest chyba jeszcze lepszy z jego strony. Teraz się zastanawiam chyba nad tym. Myślę, chyba że jakieś takie ostre rzeczy tutaj można spróbować zagrać i wejść hetmanem tam. Ale nie, cały czas tutaj pole D7 trzeszczy w szwach. Teraz tak, G5, on zbije, ja zbiję, on zbije. I mogę fajnie wejść skoczkiem tutaj, tylko że H6 będzie niebezpieczne. Bicie, to on zbije wieżą. To będzie takie mało przyjemne, powiedzmy w ten sposób. Ale może to jest jakaś metoda. Z drugiej strony, jak zbije tu, zawsze mogę skoczkiem odbić tak, wejść tu. Też się trzyma. Spróbujemy wymienić hetmany, słuchajcie. Spróbujemy wymienić hetmany. Zagram wieża D8. Nie chcę wymian. Ok, no to my wymienimy na D1. Jakieś uproszczenie tutaj ciężkich figur. Z jego strony skoczek zbił, a to ciekawy wybór. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem. I tak mnie kusi, żeby tutaj zagrać, żeby oddać pionka. Tu, 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 tu. Nawet taki ruch jest ciekawy, bo on nie może zbić. Bardzo mnie kusi, żeby tu zagrać. Naprawdę, bardzo. Ja nie wiem, czy to jest dobry ruch. Tak, tak, tak. Tak, i skoczek tu. Chodzi o to, żeby wejść skoczkiem tu. Tym gońcem zawsze się obroni, zawsze jakieś będziemy mieli fajne akcje. Figury może się rozegrają. Wiecie co? No zagram tak. Tak mi się chce tutaj zagrać dosyć intuicyjnie. Bardzo intuicyjnie. Wybicie, wybicie. I teraz skoczek G6. Chodzi o to, że on nie może wybić, bo wybijam wieżę. A czy on może tak? Tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem. On na szczęście tak nie zagrał. I skoczek E5. I skoczek E5. Czyli ja się tam pomyliłem na pewno. Ale w ostrych pozycjach zwykle tak bywa. Mam pionka mniej. Mam pionka mniej. H6 teraz jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Muszę tak. On zagra tu. Na szczęście tu jest bronione. Zagram tu. A nie, chwila. On nie może tak, bo ja zbijam tutaj przecież na H6. Goniec nie może zagrać tu. To jest też ciekawe. Taki ruch grozi. W ogóle w sumie to nie wiem, czy aż tak dobrze to przekalkulowałem, ale zawsze mam powrót skoczka. Co? Takie wjazdy są.
Bicie, chyba tutaj jest ok. Bicie. Skoczek tu, goniec tu. Nie za bardzo to chyba działa na moją korzyść. Chociaż jak on wejdzie tutaj, jak zagram na przykład wymienię hetmany, czy ja to wymienię? Powiedzmy, że tak, on wejdzie tu, ja tu i skoczek chyba nie zdobywa nic sensownego. Dobra, zagramy hetmanem. Źle zagrałem, podstawiłem. A nie, nie podstawiłem, bo na końcu widzę to. Tu skoczek wisi, dobra. Ale się porobiło. Powiem wam szczerze, pozycja chyba nie została zagrana przeze mnie jakoś wybitnie dobrze. I nie wiem, co z nią teraz zrobić. Możliwe, że hetman stał tam ok, ale to tak zawsze się mówi. To się tak zawsze mówi, moi drodzy. Jednak te G5 chyba moje nie było do końca trafione, jak widać. Pionek to pionek. Tu się zrobił problem i przeciwnik znalazł bardzo ciekawe posunięcie, skoczek D5. No i zobaczymy, jak się teraz przeciwnik zachowa. Bardzo ostra pozycja, trochę trzeba liczyć. Oczywiście teraz coś takiego jak nastąpi, nie nastąpiło. Ok, a to ja nie mogę teraz tak zagrać. Nawet chyba muszę pilnować tu. Wydaje mi się, że przeciwnik może się trochę walnął. Ja nie muszę zbijać skoczka oczywiście. W ogóle nie muszę go zbijać. G5 pewnie zagra coś takiego i tutaj wejdzie. No właśnie, teraz będę musiał chyba zbić. On zbije. Bo chodzi o to, że on tutaj wejdzie. Bardzo nieprzyjemny ruch. Z drugiej strony. No nieprzyjemny ruch niestety. Bardzo nieprzyjemny. Zastanawiam się teraz, może tak, ale to da szacha. Ja zagram tu. Bardzo źle to wygląda. Na końcu jest coś takiego. Dobra, ryzykujemy, słuchajcie. Tam skoczek D4. Ale on taki ruch ma też. No chyba musiał tak zagrać król F8. Chyba, że najpierw da szacha i tu zagram i tu, a to wtedy bronię. No trochę powiem wam szczerze. chyba jest pozamiatane. Tak czuję w kościach, że jest pozamiatane. To jest taki ruch rozpaczy. Oczywiście jedyny ruch to król E7. Aha, tu jest posunięcie. Ojej, tego nie widziałem. Tego nie widziałem niestety. Oddanie hetmana. No właśnie. Trzeba poddać. Ale może rewanż przeciwnik zagra, zobaczymy. Minus 35 oczek. No niestety, jest rewanż na szczęście, bardzo fajnie. Mam szansę się odkuć na przeciwniku. Dobra, mamy sobie królewską indyjską albo Greenfelda. Zobaczymy, czy będzie ruch D5. Nie, obrona królewsko indyjska, ok. Zobaczymy, jaki wariant przeciwnik tutaj będzie grał. Znaczy, na razie gra D6, to teraz ja w zasadzie wybieram wariant. Zagramy sobie chyba klasycznie, ale może nie do końca. Skoczek F3, goniec E2, goniec E3. Zobaczymy, jak na to przeciwnik reaguje. Możliwe, że zbije. A tak teraz grają, ale też nie do końca. Skoczek G4 jest też takie posunięcie. Dobrze, że przeciwnik przyjął rewanż. Przynajmniej mam jakąś szansę tutaj się nieco odkuć, bo pozamiatał mnie w tamtym debiucie. Ja tam źle zagrałem G5, muszę to szybko sprawdzić, bo ten debiut jest oczywiście trudny, ale jest też fajnie taki zaczepny. No dobra. Zobaczymy, jak to się ułoży. Liczę na to, że rewanż będzie na moją korzyść. Przeciwnik długo myśli. Długo myśli gość, no ale dobra, niech sobie pomyśli. A to myślenie jednak zdaje egzamin. W poprzedniej partii było to widać. No, kompletnie tam nie widziałem tej taktyki jednak. Zobaczymy, co teraz tutaj przeciwnik wymyśli. No bo jest do wyboru. Oczywiście tutaj skoczek C6 jest najgorszym ruchem, wam powiem. Skoczek D7 już jest lepszy, zdecydowanie. Wiecie co? Teraz chyba po prostu przepcham.
Taki ruch jest możliwy, oczywiście. Zagram wtedy tak. A to już są takie pozycje moje, powiedzmy, coś tutaj się orientuję. I jednym i drugim kolorem. Więc mam nadzieję, że to się jakoś tam ułoży. Ale dobrze zagrał. Skoczek z BND7. Ciekawe, czy jak udostępnię już ten materiał na YouTubie, czy przeciwnik się pochwali, kim jest. No, oczywiście. Tak może też się nie zdarzyć, ale ciekawe, czy to jest jakiś młody zawodnik. Bardzo prawdopodobne, tak, jest taki ruch, skoczek, goniec G5. Teraz jeżeli F6, to mogę też zagrać tak. No, to są takie ciekawe linie. Skoczek oczywiście też na D2 może sobie tam czmychnąć. Tutaj w zasadzie po takim ruchu też ciekawe jest zagranie właśnie takie, ale on skoczek E3 tutaj to jest bardzo też ciekawe. Nie, to będzie dobra białych. Dobra białych, mimo że stracę tego gońca. No liczę na... Taki ruch też jest oczywiście możliwy. Ale po tym ruchu H5 skoczek po prostu D2 i będę tutaj uderzał. On wtedy może tak, ale to zostanie tu. Się chyba wszystko zgadza. Goniec H4, tak na czutkę. Oczywiście. Gdzieś tam jak się analizowało jakieś partie, no to tak coś tam człowiek kojarzy, nie? I to jest właśnie fajne, że nie trzeba się czasami uczyć wszystkiego na pamięć, tylko coś kojarzyć, coś sam sobie właśnie wyciągnąć z tych analiz partii. Ale to trzeba oczywiście robić, to tak na marginesie. No dobrze, spokojnie sobie tutaj gramy. Przeciwnik zużył już 3 minuty. 30% czasu za nim. Ja zużyłem troszeczkę mniej. Taki ruch. Tutaj na pewno nie. Tutaj. To będzie dobre. Skoczek zagrywa na D2. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Skoczek D2 wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Jak zbije mi tu, to ja zbijam tu. Jest dobrze. Właśnie, więc odszedł, więc ja teraz też odchodzę. I pewnie takie posunięcie zostanie zagrane. Plus białych jest taki, że ja nie mam jeszcze zrobionej roszady. Bo on oczywiście może grać F5 i to będzie pewnie naturalne posunięcie. Po F5 w ogóle chyba też jest ciekawe w ogóle wybicie. Tutaj i skoczek na E4. Bardzo dobrze to raczej wygląda. Skoczek na D4. Z drugiej jednak strony może posunięcie F3 jednak przytrzymać. Wybicie chyba jest dobre, jednak zdecyduję się na wybicie, mimo wszystko. I skoczek na E4. To jest na pewno solidna gra, solidna pozycja, dużo się dzieje. Oczywiście też skoczek C5 teraz za bardzo nie może zagrać, bo zbije i wejdę drugim skoczkiem. Plus tutaj czarnych jest taki, że wejdzie skoczek na D4, ale on do końca też nie działa jakoś tak fantastycznie, więc tutaj się tego kompletnie nie obawiam. Ok, jest skoczek na D4. Teraz pytanie, czy grać tak? Czy grać goniec D3? Nie, no goniec D3 chyba będzie tam fajnie zerkał. Goniec D3 jeszcze pilnuje na tutaj, więc goniec D3 uważam, że jest teraz lepszy. Cały czas zobaczcie, że nie robię roszady. Ok, przeciwnik szykuje takie zagranie. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem, czy ja tutaj spełniam już fajne rzeczy. Bo będę atakował pionka, on zagra tak. Będę mógł zbić? Nie do końca. Po takim ruchu tak i będę mógł zagrać tak. Czy H4 od razu jest dobre? Czuję w kościach, że tu już mam praktycznie wygraną pozycję. Mogę się mylić, ale czuję w kościach, że tu jest bardzo dobrze. Wiecie co? Hetman H5. Gramy Hetman H5, nie boimy się. Po takim ruchu oczywiście zbicie i tam Hetman na H7 patrzy. Jest problem. H6. Jest H6, jest H4. Skoczek pilnuje pola F6. Jest przepchanie, co ciekawe. Bardzo ciekawe, powiem wam. Mogę tego pionka po prostu wziąć. Aha, nie mogę, bo on zagra tu. Z drugiej jednak strony. Może tak. On hetmanem zagra. No i co wtedy? A może zrobić długą roszadę? Czy ta długa roszada coś mi sensownego da? No bo to tak można w ogóle?
Jeszcze raz, tutaj liczymy. No zawsze mogę odejść i mam tego pionka więcej, tylko ja w tej konfiguracji nie chcę go wziąć. Tutaj, no to hetman e8 na 100% zagra. No takiego ruchu nie mam, bo skoczek zbija. Tutaj, tutaj, no jak wybije, wybije. Uproszczenia też mogą być dobre. Tu nie mogę, bo mi wybije, chociaż to też jest ciekawe. Taki ruch raczej też w grę nie wchodzi. Hetmana mi chyba nie złapie, co? Bo tak, kurczę, to wygląda podejrzanie. No, oczywiście wzięcie pionka. Wzięcie pionka się bardzo narzuca, tylko cały czas to posunięcie z atakiem na gońca i na hetmana. Mogę wrócić, tylko on mi sprzątnie tego gońca bardzo silnego i odbije. Goniec zagra na f5. A cały czas pion więcej, możliwe, że to jest spoko, ale jednak on będzie miał tego gońca aktywnego. Nie chcę tego. Nie chcę tego. No dobra. Wiecie co? Zrobimy chyba roszadę. Długą. Zrobimy długą. Już tak nie zagra raczej. Znaczy może tak zagrać. No, tutaj jest wymiana. OK. Wymienić trzeba. I skoczek E4. Hetman się zapultał oczywiście. Aha, no to wymiana hetmanów w porządku. Uczynić to trzeba i chyba H5. Chyba H5, moi drodzy. Żeby goniec miał furtkę. Bo po takim ruchu trzeba wieża D2, bo po wybiciach wieża pilnuje pola E2. On zagrał inaczej. OK. Pozycja się troszeczkę uprościła, jakby. B4 mi się bardzo też narzuca. Tam zamknąć. Może B3. Na razie B3 na spokojnie. Bo jak taki ruch i taki, to wtedy tak zagramy. Przestawić trzeba króla. Ewentualnie może wieżę. No to są właśnie te dylematy. Czułem, że tam już jest dobrze. OK, czasu się robi mało. Wieża D2. Żeby tu pilnować. Może tak, tak i tak z takim planem trzeba grać. A teraz ja trochę tego czasu straciłem. Grunt to, że on, no powiedzmy co, no może tak zagrać i spróbować tu zbić. Tak zagrał, a to ciekawe, to idziemy tutaj. Idziemy na B4. Aha, tutaj zagra wieżą. Mogę też tak. Nie wpuścić tutaj gościa. Mogę zagrać, nie wpuścić, ale on tak może, a to wtedy tutaj. To najwyżej zagramy gońcem na E4 i będziemy to blokować. Skoczek pilnuje bardzo ważnych pól. OK, goniec tędy się przerzuca. Też sprytnie. To co, tak z powrotem muszę zagrać? No to zagram. Zagram z powrotem, bo jak zagra tutaj wieżą, to zagram po prostu B5. No on wieża B4, tutaj chyba nic mi nie zrobi. A to są takie strategiczne właśnie, ciężkie dylematy. Tutaj poszło, OK. Jakoś trzeba zagrać. Skoczek tu broni, tutaj może. Goniec mój nie działa za bardzo. A może wieża F1? Wieża F1 z planem takim, albo
Z planem takim, aha. Może nie do końca to działa, a może? To tak, no tu wejdzie, może wejść. Sobie to przyblokowaliśmy. Jak się na przykład powstanie pionkówka, to ja do tego pionka mogę się dobrać, albo jakaś tam jedna figura. Trochę czas ucieka. Skoczek tutaj, no teraz troszeczkę robotę mi psuje, ale co zagrać? Tak. Znowu kusi mnie, żeby oddać pionka, nie? Oddamy tego pionka, słuchajcie. Idziemy na całość. Oddamy pionka, jest bicie w przelocie. Oczywiście ja tego pionka świadomie oddaję. Czy to jest dobre? Nie wiem. Możliwe, że nie. Ale to już się powtarza u mnie w partii. W poprzedniej również pionka oddałem. Też może bez większego sensu. Możliwe, że tu. Jakieś pułapki. Podejście królem może coś da. Aha, wieża tu wchodzi. Co? To tak. Tu, to tu. Aha, też wzięcie jest możliwe. No dobra, tak. Tutaj, no właśnie. To jest plus jego. Zagrajmy. Skoczek chyba musi wziąć tego końca. Chyba tak. Tutaj wtedy. Powiem szczerze. Troszkę zgłupiałem. Może tak. Damy szacha. On zbije. Zagramy tu. On tak, tak. Tam jakieś są opcje. Drugi pionek. Chodzi o to, żeby tutaj jakoś spróbować aktywnie pograć. Ale właśnie, czy ja mam tą aktywność? Dwa pionki mniej. Tutaj. Tu nie działa na szczęście. Jeszcze wieża F8 jest, ale to wezmę tego po prostu. Właśnie. I pytanie, co dalej, co nie? No dobra, idziemy po swoje. Jeżeli wieża, to wezmę chociaż tego pionka. Aha, tutaj ma posunięcie. Kurczę. No, powiem szczerze, to mnie chyba załatwił. Chyba mnie załatwił. Chyba mnie załatwił. Dobra, trzeba grać szybko. Ten ruch już jest zły. Ja wiem, że tu już mam gorzej. Jak wymieni mi wieżę, to będzie źle. On już stoi lepiej. Coś tu poknociłem. No nie zawsze niestety te partie wychodzą tak, jak bym chciał. I mało czasu na dodatek. To jest ten problem. No właśnie. Tak. Muszę bronić pionka wieżą. Wieża F8 może zagrać. Tak, w ogóle. To wygląda źle. Bardzo źle. Jeszcze czasu mało. Aj, ten stres gry z Polakami. Się przerzucam. A, teraz może tu zagrać. Co, nie mogę tak? Za bardzo nie mogę.
tu, żeby tego wziąć. Czasu mało się robi. Dobra, zbijam. I co, i tu? Przegrywam, co? Taki ruch idzie. Właśnie. Przegrywam te partie, moi drodzy. Czasu mało. Dokładnie. Partia jest przegrana. Kompletnie. No, nawet tam nie mogę zagrać. Na pionka, bez sensu. Ale to i tak partia się kończy. Jeszcze zrobię kilka ruchów. Dokładnie. O, szkoda, szkoda, powiem wam, bo czułem, że mam lepszą pozycję. No, to takie pytanie. No dobra, nie ma co, 20 sekund. Trzeba się poddać. Zobaczmy analizę. Zobaczmy analizę. No, dziś bez formy, jak widać. Ranking poleciał, ale dobrze. Porażki też uczą. Zobaczmy teraz te pozycje. Tutaj przeciwnik skoczek D7, D5, tak. Tutaj mi się bardzo podobało, bardzo mi się podobało. O, ten ruch też jest ciekawy. Dobrze, wszystko wychodzi. I tutaj. No i tutaj oczywiście miałem dylemat, czy bić, czy zagrać F3. F3 jak najbardziej można było grać. No powiem wam, przegrałem w swoich bardzo dobrych debiutach. To jest dziwne. 95% dokładności z mojej strony. 93, to jeszcze sprawdza, ok. Bicie tutaj to chyba też nie najgorszy wybór według mnie. No ale dobra, poszło jak poszło. H4 trzeba grać. A, komputer wie co dobre. H4, ale to jest bardzo trudne, bo strasznie ciężko też oddać tego gońca. Chociaż z drugiej strony faktycznie to może działać przy takich skoczkach. Zagranie tutaj podobało mi się bardzo. I tutaj. Co? To pokazuje naprawdę aż taką remisówkę? Jakbym zbił teraz. Skoczek F3? Wow, tego ruchu tu nie widziałem. Faktycznie, i tutaj jest problem. O, to też taktycznie nie widziałem za dużo. Okej, okay. No dobra, ale poszło. To już jest gorsze? Bicie, bicie. I co, to już jest gorsza białymi? Czy wierzyć nie chcę? Wymiana. No nie wierzę, że to jest gorsza białymi. No ale może, po prostu czarne nie mają żadnych problemów, co nie? No tak, tak, okej. Okay. Wieża D2. Tak stoi w miejscu już troszeczkę. Okej. No, powiem szczerze, jestem zaskoczony, że tak słabo mi to poszło, co nie? Jestem bardzo zaskoczony. No B5, no tutaj to już wiedziałem, że jest ciężko, ale król G7 jeszcze, zobaczcie, goniec F5 każe grać. Minus 5 w tej pozycji? Niewiarygodne. Tu zagrał przeciwnik źle. Tutaj już oczywiście poszedłem na całość. Wieża G2 tutaj. No strasznie źle pograłem. Wcześniej tym hetmanem nie trzeba było się pchać. Tutaj to już nie ma co zbierać. Tak szybciej przestawiam, bo to już jest dożynanie. No nie ma co grać. Wcześniej jeszcze. Powiem wam w tej pozycji. O, w tej. Nie pchać się hetmanem, choć komp mówi, żeby tam jechać hetmanem. Wcześniej jeszcze, co nie? H4. A, człowiek się uczy na błędach. Dobra, zobaczmy jeszcze tą pierwszą partię. Pierwszą partię właśnie w obronie nowoczesnej. Sobie tutaj
Obrócę szachownicę. Wszystko normalnie póki co. Bardzo lubię te pozycje i nie zrezygnuję z nich mimo wszystko. H5 każe grać. Teoria tu jest bardzo trudna do zapamiętania, aż tak bardzo. Ok. C6. Skoczek B6. Ciekawe rzeczy. No właśnie, ciekawe. Skoczek F4. Super na zależności. Nie potrafię teraz o nich opowiedzieć. No i tutaj teraz sprawdzę ten ruch. No właśnie, skoczek C5. Dobrze przeliczyłem, bo właśnie po tych biciach dostałbym mata na końcu. Co ciekawe, bardzo ładny mat by był. To widziałem na szczęście. Co z tego? A i tutaj zobaczcie, ta pozycja się zrobiła fajna. A3. Skoczek E5, błąd? Jejku. Co mówi komputer? Komputer mówi goniec C6. Pewnie dlatego, żeby grać tak i tak, czyli na skrzydle atakować przeciwnika. No powiem wam szczerze, teraz po tej analizie to już teraz wiem. No właśnie, no i nie można w ten sposób grać, Krzysztof. No nie można w ten sposób grać. Ja mam nadzieję, że z tym zawodnikiem jeszcze uda mi się pograć, bo dobrze mi się z nim grało. Tylko, że pograłem bardzo słabe partie. Przyznaję się bez bicia. No dobra, skoczek E5 i tutaj F4. Skoczek zagrał, no tak, H5. No i teraz mi odpaliło. Tak, tak. Tak, tak. Ile przeciwnik miał dokładności? 95. No ładnie, ja 88. No dobrze, tak. G5 to już przesada. No ale tak mi się ten ruch podobał. Przesada, przesada, moi drodzy. Co tu grać zamiast G5? E5! No E5, zapominam o takich ruchach przecież, skoczek tam nie gra, E5, E5 tu się ładujesz i grasz w szachy ostre. Ajajaj, no widzicie, tak to jest, skoczek zagrał tu, goniec, w ogóle no, bardzo dobrze grał mi się tu, goniec na E2 narzuca, goniec G2, no, jak silniczek. I skoczek D5 jeszcze, nie, skoczek D5 jeszcze nie zagrał. Tak, tak, i teraz skoczek D5. No i już plus 6, zobaczcie, przeciwnik ma. Niesamowite. I tu się pomyliłem w postaci skoczek. No tak, tutaj to już nie widziałem, tu już koniec partii, tak? Koniec B4, trzeba oddać hetmana. O, poddałem. No nic, sromotnie. No dobrze, słuchajcie, dobra lekcja. Trzeba się z tego cieszyć, że były porażki, przynajmniej jest gdzie wyciągnąć wnioski, zresztą jak całe życie. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że też coś tam wam się przyda z tych partii, z tych krótkich analiz. Dzięki, pozdrawiam, cześć.